Witajcie, kanał prowadzi mnie Jezus Robert z Kasa i znany wam już gość Andrzej Dufek. Cześć Andrzeju. No, witam ponownie. Miło cię znowu gościć na kanale prowadzi mnie Jezus, gdzie poopowiadamy dzisiaj o twoim świadectwie, ale rozszerzymy, bo opowiadałeś ostatnio świadectwo tego, jak przeszedłeś przez wypadek, potem wielokrotnie, tak jak mówisz, twoje ciało opuszczało, twoja dusza opuszczała ciało. Doświadczałeś spotkania z Bogiem, Sądu Bożego w jakiś sposób. No i tej nadprzyrodzoności różnych modlitw, pamiętam, które były zanoszone i tak dalej. I to zmieniło twoje życie. Oddałeś się Panu Bogu i z Nim idziesz. I masz swoje doświadczenia też z aniołami. I dzisiaj chciałbym, żebyś mi o tym opowiedział. Jakie miałeś sytuacje z aniołami, powiedz. No, dzień dobry właściwie wszystkim od początku. Początku audycji, czy zmieniło to moje życie? Zmienia codziennie. Codziennie staram się je zmieniać. Walka będzie do samego końca trwała, do ostatniej chwili, także to nie jest. To jest ukończona sprawa, tak? Nie, nie, nie. To się będzie decydowało znowu do tej ostatniej chwili, kiedy zamknę te powieki. A więc. No ta walka będzie trwała, ale z drugiej strony jeszcze mówiąc jakby pewnej analogii ostatniej rozmowy przywoływania, to jak powiedział Pan Jezus do siostry Faustyny, kiedy ona zatworzyła się, widząc co będzie spotykało księdza Sopoćko, to powiedział, że przeszkody dopuszcza, dlatego że nie za owoce nagradza, za wysiłek i trud podjęty. Nie za owoce, tylko za wysiłek, tak? Tak, albowiem, wiesz, jeżeli ma się moc słowa wypowiedziane, staje się, no to owoce są, nie są problemem. Więc jakby już owoce nie należą do nas, tylko wysiłek i trud podjęty. I to jest właśnie ta optyka Pana Boga, że wszystkie te przeciwności i przeszkody to są właśnie okoliczności do tego, żeby okazać Mu miłość, wierności. I to też bardzo, widzisz, Robert, dość specyficznie, bo przecież istotą miłości jest wierność, nie? A przecież jest napisane, że wszystkich was poddałem pod grzech, żeby wszystkim wam okazać miłość w uczynkach, czyli miłosierdzie. No to jeżeli wszystkich was poddałem pod grzech, czyli pod niewierność, to jaką wierność może tu chodzić, która jest istotą miłości? I ta wierność polega nie na tym, że nie upadniemy, tylko w jak najszybszym powrocie do Niego, wchodzenia w tą przestrzeń. Na tym polega ta wierność, że niezależnie od tego, ile razy upadniemy, mamy wzmagać w sobie te wysiłki, czyli mówiąc najogólniej, współpracować z łaską. Nie jesteśmy tu zostawieni sami sobie, bo przecież, jak pisał święty Paweł, nie prowadzimy walki. Przeciwko krwi i ciału. Ciało, tak, ale jest to wymiar bardzo duchowy. Ale ze zwierzchnościami, które są na wysokościach właśnie. Tak, no zwierzchności to jeden z chórów, tak, anielskich jako takich, więc z drugiej strony masz rację, mówiąc, że zmieniło to moje życie, w tym sensie, że zmieniło postrzeganie, wiesz, bo kiedyś bym mógł to nazwać, że od takie przypadki, nie? Ale w ogóle, czy wcześniej zastanawiałeś się przed tym wypadkiem, jak wygląda życie wieczne, czy ono jest tam w ogóle, czy wierzyłeś takim historiom, jak gdzieś tam się słyszało z jakichś... Nie, no ja w tym, że wierzyłem, jako w tym sensie, że wierzyłem, że ktoś mówi prawdę, nie? Aha. Natomiast jakby, no, nie zagłębiałem się w to, przyjmowałem to na wiarę, ale w znaczeniu takim... No fajnie, nie? Ja idę robić swoje, nie? Aha. Wiesz, jak to mówią, no, a my swoje, nie? Czyli nie skupiałeś się za długo na tym, bo... To znaczy, no wiesz, nie tam jeszcze przeszło, odbijało się to we mnie, ale nie powodowało to, powodowało to refleksję, niekoniecznie wymianę swojej postawy, a przynajmniej niedługoterminową, no bo ten świat znowu wciągał. Tak. No ale też... Tak naprawdę doświadczenie, co powiedziałeś z aniołami, to każdy z nas je ma. Myślę. Tylko właśnie dzisiaj może powiedzieć taką sytuację. No tak, bo słowo nam mówi, że mamy anioła stróża, tak? Mamy innych archaniołów. No. Aniołowie do różnych spraw.
powiedz nam więcej, ale jakbyś zaczął od tego, co cię spotkało z aniołami, tam we Włoszech mi opowiadałeś. A, tą historię, no dobrze, no krótko, nie wiem, czy to się da krótko, ale to słuchaj, no dobrze, ale opowiem ci taką sytuację, może faktycznie to jest dość ciekawa historia i ona jest takim przyczynkiem może do tego, żeby jak dostrzegać pewne rzeczy. Widzisz, jakoś tak w 2016 roku, postanowił wybrać się z przyjacielem, który teraz notabene jest bardzo chory aktualnie, i z małżonką we wrześniu do Włoch. Chodziło o to, żeby tam nie jechać w największe ukropy, w to szaleństwo turystyczne i parę innych rzeczy. No jakoś to, wiesz, dla kogoś, kto mieszka nad morzem, właśnie nad Zatoką Gdańską, to nie pociąga, wiesz, z tłumu w tłum, nie? Wiesz, ja właściwie to nie pamiętam, kiedy byłem na Jarmarku Dominikańskim, tam tyle jest zawsze ludzi, że nie chodzę w zasadzie. Ale więc wybraliśmy sobie wrzesień, pogoda jeszcze dla nas idealna, 20 parę stopni. Ja oczywiście zaraz sobie poczytałem, że przecież w Neapolu, zupełnie tam niedaleko, mówię, to wybierzemy sobie lot do Neapolu, bo przecież we wrześniu jest tak zwany cud krwi świętego Januarego. No właśnie, byś powiedział krótko, co to jest? No, to jest sytuacja, że na wspomnienie świętego Januarego, właściwie dwa razy do roku, wiesz, krew, która jest zakrzepła, która jest przechowana w takim relikwiarzu, ona przychodzi w stan płynny. I to jest traktowane jako błogosławieństwo dla Neapolu. I to jest jego krew fizyczna. Tak, zebrana, on jest męczennikiem przecież, nie? I wiesz, i to z pierwszych wieków, także to przez wiele lat. I właściwie chyba tylko dwukrotnie nie przeszła w stan ciekły na te wspomnienia. Dwa razy do roku ona przychodzi, przy czym ja tam pojechałem, wiesz, na 19 września. No właśnie, coś tam jest, że nie przychodzi, jak coś się złego ma wydarzyć? Tak. Dwa razy, jak się nie przeszła, to między innymi wybuch tam wulkan okoliczny i tak dalej, nie? Więc to zawsze zwiastowane jest, że w momencie, w którym jakby nie dokonuje się ten cud krwi, tej zmiany, tej substancjalności, że nie przechodzi w stan płynny. I dokładnie później, wiesz, pokazują, ja widziałem to dokładnie, mogłeś najpierw zobaczyć, że są to normalnie grudki krwi, a później jest to sytuacja płynna, tak w tym relikwiarzu, tak pokazują, miałem nawet nagrany na ten temat film. I więc ja sobie pomyślałem, że pojadę do Januarego. No ale ty, który, że tak powiem, takie doświadczenie miałeś, jeszcze potrzebujesz takiego cudu, takiego znaku? Nie. Chodziło mi o to, że wiesz, że zawsze szukamy czegoś. To jest taka, wiesz, dwie rzeczy naraz, jak wiesz, to taka... Czyli pielgrzymka, modlitwa, rozumiem, jeszcze z przyjacielem. Z małżonką. Znaczy, małżonką i jeszcze z nim, bo on pracował, wiesz, w Anglii, w Wielkiej Brytanii. No de facto w Anglii, w knajpie włoskiej, więc dobrze mówił w języku włoskim, my nic nie rozmawialiśmy w języku włoskim, więc przyczyn praktycznych on też tam wynalazł to dobre... wiesz, takie znane, wypytał się Włochów, gdzie warto pojechać w centrum i tak dalej. Wiesz, to jest taka praktyka, że wiesz, jak obiecałem po swoim wypadku, po tym całym wstawiennictwie, że odwiedzę Fatimę, do Matki Bożej Fatimskiej pojadę, no to wiesz, generalnie ciężko było wszystkich namówić. Jeszcze wówczas młodego syna i parę innych rzeczy, no to wiesz, jak to, wybrałem taki termin, żeby pojechać, Polska grała akurat z Portugalią. A, żeby połączyć. Tak, żeby połączyć. Przyjemne spożytecznie. Tak, przychodzi, wiesz, no bo to z jednej strony, no wiesz, wyciągać kogoś, jak to jest moja osobista kwestia, żeby, wiesz, żeby każdy miał coś z tego, tak? Więc jednocześnie było, pojechaliśmy wtedy na tydzień, wiesz, na wybrzeże portugalskie, żeby był burelaks dla małżonki, dla młodego syna, żeby był jeszcze, wiesz, wypadł na mecz i dla mnie przy okazji wyjazd do Fatimy, wiesz, wszystko razem, żeby było, no tak jak powinno być, w równowadze pewnej, nie? Notabene wtedy moja żona, jak usłyszała, pamiętam, w Lizbonie, jak stanęliśmy nad Tagiem i z jednego końca miasta myśmy krzyknęli, cała Lizbona, a tam, wiesz, 3 kilometrów odpowiedziało nam, czerwona. To ona mówi, to ja zrozumiałam, mówi, ona mówi, to ja zrozumiałam, dlaczego ty na te wyjazdy jeździsz. W tym momencie ona zrozumiała. No ale to jest jakby... Emocje, te emocje przeżywa. Tak. To, ale to, wiesz, to też jest bardzo,
bardzo istotne. Ja Wiesz, zawsze, ja cię wtrącę, bo jak chodzę, też lubię chodzić na mecze i te emocje też na na Lechię? meczu... Na Lechię nie, na A jestem przeciwnika. Lechem, moim klubem Ja Lechia. wiem, że jesteś lechistą. Ja... No, jestem Lechem, moim klubem Lechia, no wiesz, no jak to możliwe? To ja się przyznam widzom, że... Pozdrawiamy wszystkich kibiców przy okazji. W moim sercu po pielgrzymce kibiców. Motor Lublin, ale przeprowadziłem się pod Warszawę, do Warszawy, to teraz jest Legia Warszawa, żeby chodzić z synami. I to jest kibicuję Motorowi, i Legii, wielu, i każdemu polskiemu klubowi w pucharach. To jak mówimy o motorze, to pozdrawiam tam moich przyjaciół. Wygraliśmy niedawno właśnie. Przyjaciół z, wygraliśmy dwa razy z wami teraz. No to pozdrawiam moich przyjaciół ze Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, ale przede wszystkim też pana doktora rzecz. Piotra Drechera, który jest członkiem zarządu Motoru Lublin. Serdecznie pozdrawiam. Jeżeli nas słuchacie. A może ktoś może do wam podejdzie. Może ktoś podejdzie im właśnie. Tak, przez... może tak. I, to prywatne. Ale chodziło mi o te emocje. To ja sobie myślę, Boże, jakie to muszą być emocje w niebie, jak tutaj są takie. Nie, no to w ogóle słuchaj. Słuchaj, ja coś ci powiem. Mówię, żeby Kościół takich emocji doświadczał jak tutaj. Takiej radości. Chrystus zmartwychwstał, cały Kościół krzyczy. Wiesz, co ci powiem, jakie to są emocje? No, to jest po prostu śmierć pokonana. To jest po prostu jak 3-0 na, wiesz, na Wembley. 3-0 to jest mało powiedziane. Wyobraź te emocje w kraju. Ty, wiesz co, weźcie się do Księgi Daniela, starotestamentowej. Tam jest dokładnie opisany, tam jest trzykrotnie wspomniany Michał Archanioł. Jako jedyny w Starym Testamencie jest z imienia i z nazwiska wypisane, bo przecież generalnie aniołowie także ci upadli, czyli te byty stworzone pierwotnie jako czyste byty niebiańskie są gdzieś do około 300 razy, trochę mniej niż 300 razy wymienione, ale Michał Archanioł w Starym Testamencie jest trzykrotnie wymieniony, wiesz, w po księdze, imieniu, tak? Tak, tak, ale w księdze Daniela raz, że jak przybył przecież do Daniela anioł, w sensie w roli posłania, i powiedział, że twoje modlitwy zostały wysłuchane przez Boga od razu, ale przybyłem po 21 latach, ponieważ książę Persji, tak, w znaczeniu, czyli ten, który upadły był, który tam siedział w Persji, sprzeciwiał mi się. Przez 21 dni mi się sprzeciwiał, więc przybył mi na pomoc Michał Archanioł, którego tam zostawiłem, i dzięki temu mogłem do ciebie przybyć. Zobacz, jak to jest ważna rzecz, że mimo tego, że upadł, ma możliwość sprzeciwiania się. To jest za, ale później przed Danielem też stanął Michał Archanioł i próbował go w tej księdze on opisać jako, wiesz, stopazu, piękny, błyszczący pas i tak dalej, ale wracając do tego okrzyku, powiedział, a głos jego jak głos tysięcy. Wyobrażasz sobie? Wyobraź sobie teraz tą sytuację. To sam Michał Archanioł, jak mówi głosem, to masz wrażenie, że mówi do ciebie 3000 ludzi naraz. To jest taki głos. To jest taki majestat. Rozumiesz? On powiedział, a jego głos jak głos tysięcy. Tak? Przy czym jeszcze musimy pamiętać... Jeszcze takie 1000 wodospadów z tym mocem, tak, z tą ta, mocą. Tak, ale rozumiesz, to jest ta różnica. To nie jest takie, tak, że on wstaje i mówi, tylko on jakby jest reprezentantem tego nieba, więc tutaj to jest analogia, widzisz? No. Że jak Michał Archanioł mówi, więc teraz zwróć uwagę, on jest sam jedynym odrębnym bytem. Każdy anioł jest odrębnym bytem, bo są stworzeni, a nie zrodzeni. Tak. Więc wyobraź sobie teraz, jakby tak każdy z nich odezwie się i każdy z taką mocą tysięcy głosów, albo nawet kilkuset, w zależności od tego, w których są chórach, no to wyobraź sobie, jaki tam jest dopiero. Tam jest pozytywny. Tak, tak, to jest tak na zasadzie, wiesz, o co chodzi. Jakby ci, nie, to jeden stadion to jeden anioł, no. No, a tu, no to i jest dopiero w Włoszech przeżyłeś, bo żeśmy słuchaj, na poboki. Tak, wiesz, tak, tak. No tak, żeśmy trochę płynie, mamy ograniczone niestety. No to jak zwykle. Czyli trzeci raz będziemy musiał przyjechać. Już cię zapraszam. Dobrze, okej, okay, przyjedziemy trzeci raz, ale wtedy myślę, że porozmawiamy o Andrzeju Buboli. Słuchaj, sytuacja była taka dość bardzo ciekawa, dlatego no to spróbuję to trochę skrócić. Pojechaliśmy do Włoch, jednocześnie wiadomo, wybraliśmy sobie miejsce centralne, chodziło o to, żeby zaraz się oddać, wiesz, do Cassino, żeby odwiedzić górę Cassino, czyli Monte Cassino, żeby zobaczyć klasztor świętego Benedykta, scholastyki, bo tam oni są złożeni, wiadomo, jaka cała ta pielgrzymka, no ale w związku z tym, że byliśmy tam około 2 tygodni,
miałem wielkie pragnienie, a było to już po wydaniu książki i po moim akcie takiej osobistej, nieoficjalnym, takim domowym, że tak powiem, konsekracji, oddania, właściwie nie konsekracji, oddania się świętemu Michałowi Archaniołowi. I tak jakoś sobie myślałem, mówię, jeju, przecież ja jeszcze 29 na wspomnienie Archaniołów, trzech, bo tylko trzej są wymienieni, imiona są wymienione przecież w Piśmie Świętym, tylko właśnie Michał, Rafael, tak i Gabriel, nie? To są wszystko słowa zawierające to rozstyk El Elohim, Boga, tak? Czyli mocy Bożej jako taki. No zresztą wszystkie te imiona bardzo często miały ten odnośnik, ale nie wtrącajmy wątków pobocznych, także nadawane ludziom. No tak jak u nas Bożydar, Bogusław i tak dalej, to jest dość stosowana praktyka, jeżeli chodzi o ludzi. Każdy z nich ma znaczenie, więc myślałem, żeby się do nich wybrać. Dzień wcześniej, wiesz, w związku z tym, że tam wszyscy pozostali mieli internet, ja nie wykupiłem sobie pakietu internetowego na swój telefon, bo zakładałem, że pojedziemy na Monte Cassino, a następnego dnia namówię ich, żebyśmy udali się na fajną wycieczkę, wiesz, do Monte San Angelo, do Gargano, na to wspomnienie jako takie. No, ale po tej wycieczce, gdzie żeśmy dość wynajętym samochodem z wypożyczalni włoskiej, jakimś tam, bo to się brało, jak wiadomo, na godziny nie jechało się swoim samochodem, bo to no, z przyczyn praktycznych. Okazało się, że wróciliśmy dość późno i byli dość zmęczeni, mówią, że oni następnego dnia nie jadą. Więc ja mówię, no wiesz, języka włoskiego nie mam. Mówię, no dobra, mówię, co teraz zrobić? Mówię, przecież tutaj w tej, jak jechaliśmy, w tej wypożyczalni, w tych samochodach małych, jak to Włosi, wiesz o co chodzi, maniana mała, nieznośna lekkość bytu, nie było nawigacji. Jak się zapytałem o nawigację, to oni mi dali taką, wiesz, mapę naszą rozkładaną, wiesz, gdzie na jednej stronie miałeś cały półwysep Apeniński, bez żadnych tam szczegółów, nie? I tak sobie mówię, no dobra, to dzwonię do operatora, a on do mnie mówi, że nie ma problemu, że on jutro z rana zgłosi i po dobie mam włączone, nie? A po dobie to akurat już by było po tym całym święcie, więc się okazało, że nie. No ale korzystając jeszcze tam, gdzie siedzieliśmy, wiesz, na tym ośrodku, jeszcze mieliśmy Wi-Fi, czy tam jak to mówią, wiesz, ci, którzy z Unii wyszli Wi-Fi. Wi-Fi, o, przepraszam, oni tak mówią, Wi-Fi, tak. I spojrzałem sobie i mówię, no dobra, stąd tam, bo byliśmy na środku tego, wiesz, buta. Mówię, no to tak po przekątnej, no, wiesz, do sądzie, bo jeszcze potem mówię, a tu do San Giovanni Rotondo podjadę. No nie byłem o ojca Dolindo, bo jeszcze wtedy o nim niestety nie wiedziałem, jak byłem w Neapolu, ale to już później byliśmy jakby w innym miejscu, już byliśmy no, na środku tego buta z drugiej strony. To tak popatrzyłem sobie, wiesz, na tą trasę, mówię, 180 km lajcikiem, wiesz, dobra autostradziki, no to mówię, 2 godzinki. Do Michała Archanioła, mówię, jakoś tak nie przychodziły, bo mówiłem, że może będę u Michała Archanioła. Wcześniej oczywiście byliśmy, jak byliśmy w Neapolu, to byliśmy w Pompeji, Matki Bożej Pompejańskiej, wiesz, bardzo ciekawie, bo wiesz, bo też biegłem z drugiej, bo wyszedłem drugim wejściem z Pompeji, to tam dobiegłem dokładnie na godzinę miłosierdzia. Przeczytałem intencję, a później dostałem świadectwo, że właśnie w ten dzień, mimo że ktoś nie wiedział, osoba, która poprosiła do Matki Bożej Pompejańskiej o intencję za swojego tego, to on dokładnie w tym momencie przyszedł i powiedział, że jednak podejmie leczenie, w sensie od uzależnienia, nie? Że uda się, no to tak Pan Bóg daje czasami takie cukierki. No, tak mi to, ale to się o tym dowiedziałem później, w tamtym momencie nie wiedziałem, więc mówię, no dobrze, intencji jakoś do Michała Archanioła mi nie przychodziły i tak, wiesz, usiadłem i mówię, no dobrze, no to nie wiem, czy mam jechać, czy mam nie jechać, mówię, na 12, no to tak muszę wyjechać, żeby tak z luzikiem, wiesz, mieć zapas, tam godzinkę, czy tam półtorej, nie? Wiesz, takie moje pojęcie, mówię, no to tak koło 8 rano trzeba by było wstać, wiesz, wypić jakąś kawkę, śniadanko i pojechać, nie? No i położyłem się o 23, mówię, jak mam jechać? Mówię,
to aniele stróżu mnie obudź i tak dalej, nie ma problemu, to jedziemy. Słuchaj, zostałem obudzony za jakieś 2 do 3 godzin. Była godzina pierwsza w nocy. Pół do drugiej. W ogóle nie skojarzyłem, że to jest budzenie na to. Mówię, w mojej ocenie miałem jeszcze 6 godzin do budzenia. Więc zrobiłem sobie tą kawkę, wiesz, na tym gazie, ona się tam parzyła. Ja sobie siedziałem. Mówię, co to obudzony? Dlaczego jestem taki obudzony? I nagle, wiesz, natłok myśli. Normalnie bombardowanie myślami, wiesz. Wprowadza mi myśli do głowy, że słuchaj, trzeba się zbierać, pakować i jechać. Ja mówię, jak jechać? Przecież to, mówię, 200 km, co ja tam będę po nocach robił? Ale po jakich nocach ty jeszcze po drodze drogę zgubisz, a to będziesz miał komplikacje, a nie dojedziesz, to nie będzie wszystko tak jak tego. I normalnie tą kawę to już tak od godziny 2.30 to tak piłem, rozumiesz, że już prawie się nie poparzyłem. Normalnie natłok myśli, taki natłok, że nie miałem chwili spokojnie, mogłem usiedzieć. Zanim się w ogóle zdążyłem zorientować, to o godzinie 3.30 już wyjeżdżałem ze środka nad ranem, gdzie koło 3 już wyjeżdżałem ze środka i wiesz, i mówię, zaraz, a nawigacja, nie? Sięgam po tą mapę, no tak, tylko taka mapa, wiesz, całego tego buta. No ale mówię, no dobra, poprzednim razem jechaliśmy, zerknąłem, mówię, dobra, to trzeba tu pojechać do Casino, potem na Campo Basso i jakoś tam się, wiesz, przejedzie, nie? Będą, wiesz, tam... Znaki. Znaki, no ale te znaki są we Włoszech, wiesz, nie ma tak jak u nas za 300 metrów, tylko dokładnie, wiesz, przy autostradzie tu skręcaj, nie? Wiesz, to tam można naprawdę. Słuchaj, jechałem i tak wsiadłem, mówię, co ja tam będę robił? Mówię, dobra, no to najwyżej tam posiedzę, prześpię się na miejscu czy coś. Już mówię, no trudno, nie? Wyjechałem, dodatkowo jeszcze, wziąłem tylko pieniądze, okazało się, tam było prawie pusty bak. Węgla tankowałem, mówię, kurde, zaraz, ja mam tutaj pieniądze na styka, przecież miałem jeszcze jakieś pamiątki pokupować, wiesz, kamienie, zwroty zostawić ofiarę na mszę, mówię i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A wiesz, a to już było tydzień po sezonie urlopowym, jakoś chyba nam się nie udało trafić. No w każdym razie potrzebowałem spowiedzi. Mówię, a jeszcze tam ze spowiedzi, mówię, ale dobra, to Michalici, nie ma problemu tam, wiesz, co, tam nie będzie żadnego problemu. Spowiedź po polsku na pewno będzie, przecież tam Michalici się zajmują. No to wszystko będzie okej. Okay. Słuchaj, jadę, dojechałem, tak wiesz, do tego kasino, nie ma problemu, bo pamiętałem tą drogę z dnia poprzedniego. No ale dojeżdżam do kasino, do tego ronda i tutaj jest rozjazd, gdzie jest na to Campo Basso. Jadę w to, tutaj nie ma, tam, wiesz, są 4 zjazdy z ronda, jedno jakieś małe, gdzie pokazuje jakieś centrum chyba handlowe, czy coś takiego. I to nie takie centrum jak u nas, że z dużym rozjazdem, tylko tak miałem wrażenie, że ono jest takie na rowery bardziej, wiesz. Albo na mały, ma jeden mały samochodzik taki, wiesz, no. Cienko, nie? Więc to mi kompletnie nie kojarzyłem to z drogą krajową, nie? No i pojechałem, więc pojechałem następnym zjazdem. Okazało się, że wyjechałem zupełnie na autostradę, czego też nie wiedziałem, że tam, wiesz, przez ten Apeniny, to oni mają co kilkadziesiąt kilometrów tylko tunela, albo nieco, jak nieco 150, bo nie przejedziesz. Tak. Rozumiesz? Więc jechałem i tylko patrzyłem, jak mi spadała benzyna. Mówię, no zaraz, to ja w ogóle naprawdę nigdzie nie dojadę, a już mówię, to na pewno nie jest w tą stronę, bo ja już jadę w drugą, rozumiesz, drugą stronę, tu nie ma żadnego przejazdu przez te Apeniny, żeby na żadne Campo Basso, nie? Więc postanowiłem przy najbliższej okazji, za około 100 km, zawrócić. No od momentu, jak pomyślałem, to chyba było 50, 60 prawie, no. Nieważne. Zawróciłem i postanowiłem wrócić do kasino z powrotem, no bo mówię, tam zgubiłem drogę. Trafiłem do kasino, słuchaj, jak wyjechałem z kasino gdzieś koło 4.30, mniej więcej, czy koło 5, tak wróciłem do kasino pod to samo rondo za 2 godziny. Już do połowy z pustym bakiem, nie? I całe szczęście, że o tej trafiłem, bo stoję przed tym rondem i patrzę, no mówię, no tu hipermarket, tam na pewno nie, tam jest jeszcze zupełnie w drugą stronę. Nie wiem, jak tu mam jechać, a to jest droga krajowa, tak? No i słuchaj, patrzę, wycofuję się z bramy gościu. No po prostu jedzie jakimś tam Berlingo, czy jakimś takim tym. Więc ja tam do niego podszedłem, wiesz, do speak English, wiesz tam. Wiesz, jak to było się. Nic. Trrr. Zwariował. Nie, tak się na mnie patrzy. To nie. A i to było mi, że coś tam po włosku. Ja mówię, no, English, no. I ja mówię do niego, Campo Basso, nie?
Wiesz, mina taka do mnie. Ja mówię, chyba nie ten akcent. Campobasso? Campobasso? A, Campobasso, nie? I ja mówię, no, drodzy, że tutaj, wiesz, do... A on do mnie tak. Campobasso? No i... Ja mówię, San Giovanni Rotondo. A, San Giovanni Rotondo, to już skojarzył. I zaczyna mi tłumaczyć, słuchaj, co się dzieje. A, co jest bardzo istotne, że jak wyjechałem i powiedziałem jedną rzecz. Mówię, ty mnie prowadź, Aniele Stróżu, i prosiłem Michała Archanioła, że jeżeli mam dojechać, to żeby mnie poprowadził, bo ja nie znam ani włoskiego, ani nie mam ze sobą pieniędzy, ani nic. Więc jechałem po prostu na, można powiedzieć, na Jezu, ufam Tobie, ale to było święty Michał Archanioł. Nie. Święty Michał Archaniele, ty się módl za mną, jeżeli mam tam dotrzeć, to dotrę, tak? I na tej zasadzie, wiesz, jeżeli mam odbyć tą pielgrzymkę, bo to bardziej mi chodziło o Michała, nawet Archanioła, niż o ojca Pio. Notabene, bo to wiesz, to jest tam, zaraz zjeżdżasz z górki i tak naprawdę to jest 2-3 kilometry. Słuchaj, postanowiłem, bo gdzieś to wyczytałem, jak tylko widziałem, że jest jakiś nowy radio, tak dziękowałem za przejechanie. Jak wjeżdżałem na przykład w region Monte Cassino, to dziękowałem Aniołowi Stróżowi tego regionu, z który przejechałem, za to, że mnie przeprowadził. I witałem Anioła Stróża tego regionu. Jak przejeżdżałem koło dużego kościoła, to pozdrawiałem Anioła Stróża, który pilnuje tego kościoła. Rozumiesz? Po prostu miałem wyjazd z aniołami. Mhm. Cały czas dziękowałem, prosiłem o przeprowadzenie przez dany region i tak dalej, i tak dalej. Jak powiedziałem, że proszę, żeby mi pokazał, jak mam wrócić, to za chwilę znalazłem tą nawrotkę do Monte Cassino. Więc cały czas siedziałem i on zaczyna do mnie, słuchaj, mówi coś po tym włosku. Ja mówię, pomóż. Pomóż. I stała się rzecz, którą raz miałem w życiu dziwna. Facet, gościu, mówi do mnie w języku włoskim. Ja po włosku nie bardzo. No tam mundo jeszcze tak, wiesz, o co chodzi. Tutti mundo to jeszcze zrozumiem, ale wiesz. Grazie. No tam, no taki, no to wiadomo, ale generalnie on... Wiesz, tam. A ja wiesz, jak to Włosi z tym swoim temperamentem. Ja zamknąłem te oczy i mówię... Ja mówię... Slowly. Slowly. Mówię, slowly. Nie? I do niego coś tam, że coś, pamiętam, coś powiedziałem tam z muzycznego, że tempo niżej, że coś tam, tak już teraz nie pamiętam, ale na tej zasadzie. Więc on się tak na mnie popatrzył i zaczyna mi mówić. Ja zamknąłem oczy. Ja w ogóle nie słuchałem tego, co on mówi, tylko słuchałem tego, ja miałem translację w głowie. Wjedziesz na to rondo, on do mnie opowiadał, nie używał żadnego określenia rotundo, ani cirkl, nic podobnego i zupełnie innego słowa. Że przejedziesz tutaj w tą pierwszą drogę wąską, jedziesz kawałek dalej, dojdziesz do drugiego ronda w lewo, ja mówię, dobra, drugie rondo w lewo, potem kawałek prosto, będziesz miał, aha, to będzie droga na Campobasso, w Campobasso musisz przejechać, poszukać kierunkowskazu na to i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I on mi powiedział, i tam już będziesz widział oznaczenia na San Giovanni Rotondo. On skończył, ja mu powiedziałem grację i tylko wracając do samochodu, wiesz, bo to było tam w odległości 20 metrów, wtedy mówiłem, dobra, pierwsza, drugie na rondzie w lewo, później w prawo, Campobasso, z Campobasso wjeżdżamy do centrum i tak, i sobie powtarzałem tą całą drogę. Rozumiesz? Miałem translację tego, co on mi mówił w języku włoskim. W głowie. Jak poprosiłem o pomoc Michał, wiesz, no Michał. I tak faktycznie było. Okazało się, że ta droga, która była na ten hipermarket, to nie była droga na hipermarket, tylko de facto ona prowadziła na Campobasso. Ta co najmniej wygląda. Tak, ta co była najmniej prawdopodobna. Słuchaj, jechałem po drodze, prosiłem o przeprowadzenie, żebym nie przegapił i żebym się nigdzie nie pobłądził, więc miałem na przykład ostrzeżenia 100 metrów wcześniej, zaraz będziesz miał zakręt, myśl w głowie, prawo, zwolnij. Jadę i faktycznie kierunkowskaz, ciach! Ale wiesz, ale to jest taki kierunkowskaz, w zasadzie tu jest droga, on stoi przy tej drodze. Wiesz, no bez szans na wyhamowanie, nie ma, mówię, tak jak u nas, że tam 50 czy 100 metrów i tak dalej, i tak dalej. Jadę już taki zadowolony, przejechałem już to wszystko, patrzę, już się zaczęły kierunkowskazy, że wiesz, tam na to miasto, już zapomniałem, co jest pod San Giovanni Rotondo, to dość spore, zapomniałem tej nazwy. Nie, no nic, no. Nie Breś, jakoś, jako, nie, gdzieś wypadł, no ale to niedoskonałość mojej pamięci. No w każdym razie już jechałem taki zadowolony, bo już miałem kierunkowskaz, wiedziałem, że tam już jadę i że stamtąd to jest tylko do góry, już jestem u siebie. I za chwilę było, zwolnij, bo będziesz miał wypadek. No to ja, wiesz, po hamulcach, nie wiesz, co się okazało?
bez żadnego oznakowania na autostradzie. Okazało się, że robili wymianę gruntu, nie było żadnego oznakowania robót. Centralna droga, jak u nas autostrada krajowa, rozumiesz, lecząca przez Włochy, normalnie była 4-metrowa hałda piachu i obok niej był zjazd drogą naokoło, z tyłu kruszywo i wjeżdżaj z powrotem na tą stradę. Żadnego oznaczenia. Nawet fikołka. Więc jak ja bym nie zwolnił, to bym się tak po prostu wylądował w tym piachu. No i później sobie zjechałem, na Monte San Angelo. I co się okazało? O czym też nie wiedziałem. Że tam ta ścieżka do tej góry, do tej groty, to jest taka, wiesz, wąziutka, to ja tam 2 godziny podjeżdżałem. Jak ja tam przyjechałem, wiesz, koło 9, wiesz, o 7, no to koło 11.30, jak wjeżdżałem, to już skracałem, cały czas prosiłem o pomoc. Miejsce parkingowe też mi znalazł. Mimo, że tam wszystko było tak nabite, mówię, proszę cię, o miejscu, pójdź, poszukaj, znaczy zablokuj mi to miejsce, wjeżdżam, mówię, no tam, na zicher, zaraz zjadę z tej górki, będę na piechotę do nią wchodził z powrotem. Wiesz, taką miałem myśl, patrzę, gościu, tych wsteczny mi miejsce robi. Rozumiesz? Na tej zasadzie. Więc ja zaparkowałem ten samochód, idę do groty, a tam ludzi tyle, że wiesz, w pewnym momencie wszedłem, a tu top, zaczepowane. No wiesz, nagle znalazłeś się w tłumie, który z przodu doszli następni pielgrzymi i wiesz, i po prostu idziesz w tym tłumie, tak wiesz, a wejście do groty, no już dobrze, że te schody tam zrobili, ja sobie nie wyobrażam, jakby tych schodów kiedyś nie było, to tam nie wiem, ile by się tam wchodziło. No suma summarum, prawie godzinę wchodziłem do tej groty. Jak nie więcej. Ale w momencie, w którym stanąłem już w tej kolejce, po tym wszystkim, nagle okazało się, że zaczęło mi przychodzić SMS-y. Rozumiesz? Dostałem... Włączyli ci internet. Nie, okazuje się. Nie, SMS-y normalne, z intencjami. Przyszło mi 86 intencji modlitewnych do Michała Archanioła, 86. Byłem w ciężkim szoku. Wchodziło tak, ping, 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 ping. 86 przestało przychodzić, jak byłem z 5 metrów od wejścia do groty, przestało mi przychodzić. Cały czas mi wchodziły. Od tego momentu w tej grocie już pewnie by nie wchodziły. Ale później już żadna też nie przyszła. Mhm. Żeby było jasne, wszystkie mi przyszły. Wchodzę do groty, dzwonę na anioł pański. No i taka, wiesz, tam historia, wchodzę, mówię, o, jest sklep, no ale sklep zamknięty, no przerwa, wiesz. Maniana. No. Sióstr też nie ma, księży nie ma, bo się okazało, że to święto Michała Archanioła, no to oni wszyscy są tutaj. Więc szedłem do tej groty, pochodziłem, mówię, nie mam jak zrobić, wiesz, msza była, ale wiesz, człowiek bez spowiedzi, w języku włoskim, no to poszedłem, wiesz, naprzeciwko Michała Archanioła, mam zresztą, wiesz, do dzisiaj zdjęcie, jako moją tapetę na telefonie, poszedłem, bo naprzeciwko tego ołtarza, wiesz, jest tam kaplica wieczystej adoracji, więc mówię, no dobrze, najważniejsze, że w grocie, już nie bądźmy szczegółasami, poszedłem do Pana Jezusa, bo w końcu to On służy i naprawdę z godzinę mi zajęło wyczytywanie tylko tych intencji. Że proszę o to, za wstawnictwem Michała Archanioła proszę o to, a dla tej o to, a dla tego dar nawrócenia, a to oczyszczenia, to choroba, to rzucenia tego, a tam wiesz o co chodzi. Wyszedłem po tej godzinie, a miałem założoną na sobie taką białą koszulkę, wiesz jak to Polacy, z herbem Polski i tak dalej, i tak dalej. Więc wszedłem i chciałem sobie jeszcze trochę po tej grocie pochodzić, a tu jakiś Bóg do mnie, Polakko, mnie wiesz, mnie wypycha z tej groty. Żeby to nie była poświęcona, zresztą notabene jest to jedyna świątynia niepoświęcona, niekonsekrowana przez człowieka, bo to jest trzecie objawienie V wieku, kiedy Michał Archanioł powiedział, że już została poświęcona przez niego samego. Bo najpierw prosił dwukrotnie, no ale to są, warto sobie poczytać, nie będziemy przedłużać o tych objawieniach. Mhm. I wypycha mnie, ale nie do schodów, do tego wyjścia, tylko tak jak wiesz, jak się wychodzi do tej groty, tak się wchodzi z tej strony, może tak pokażę, jak się wchodzi. Z tej strony, tu jest wejście do groty i tu jest ten cały ołtarz. To on mnie wypycha, ale nie do schodu do wyjścia, tylko na wprost. Patrzę, a tam 3 grupy Polaków na takim jakimś korytarzu stoją. I z przodu stoi jeden ksiądz. Znaczy stoi jeden ten. Ja się tak pytam, i nagle mam myśl, mówię, czy to jest ksiądz. Ja podchodzę i się pytam, mówię tak, czy to jest ksiądz? A on mi mówi, księdzem, to ja mówię tak. Ja mówię, no to się tak składa, bo ja mam takie pragnienie powiedzi komunii tutaj w tej intencji, tych wszystkich zaniesionych intencji, mówię, a tutaj nie ma żadnego księdza. On do mnie mówi, no nie ma, bo
bo wszyscy księża idą do poszli do koncelebry, bo o 15 jest msza święta w języku polskim dla Polaków. A ja zostałem z pielgrzymami jako jeden, już nie chciałem się tam pchać. A ja mówię, a można tak... A mówi, ja jestem starym pielgrzymem. Mówi, chodziłem na pielgrzymki, to sobie zrobimy... Spacerek. Tak, więc przeszliśmy się, ja się wyspowiadałem, dosłownie przeszliśmy tam 25 metrów w jedną stronę korytarzem, wróciliśmy w drugą. I była kwestia, wiesz, po spowiedzi, po błogosławieństwie i natychmiast weszliśmy sobie, słuchaj, do tej groty i na mszy świętej w języku polskim człowiek pośpiewał z radością, przyjął Pana Jezusa, chociaż tak naprawdę to Pan Jezus to nas przyjmuje, czy my jesteśmy w stanie przyjąć absolut. Więc w tym sensie to bardziej Pan Jezus nas przyjmuje, jeszcze najpierw za nas umiera, bo najpierw umiera za zgromadzenie wiernych, a dopiero, no ale to już... Właśnie, nam się wydaje, że to my przyjmujemy. No, aktem woli my, ale de facto to bardziej on nas przyjmuje niż on. Pan nas prędzej przyjmuje niż my jego. No. Wracając już tam z jazdy do... Podobne sytuacje się cały czas działy, jak do Ojca Pio zjechaliśmy, tam miałem kawałek czasu, że mam pójść zobaczyć starą bazylikę, bo zaraz zamkną. Faktycznie wszedłem tylko na 5 minut, w nowej posiedziałem. No i teraz wracam. W związku z tym, że z San Giovanni Rotondo, no to inną drogą zjeżdżałem, tak? Bo tak już z autokarami wszystkim, więc wjechałem do tego dużego miasta. Wyglądało, że ona ma tam dwie obwodnice, więc mówię, nie ma problemu, czy zjechać, ale okazało się, że te dwie obwodnice to nie są takie obwodnice całościowe, tylko składają się tak. Kawałek, wjazd do miasta, wyjazd na obwodnicę, wjazd do miasta, wyjazd na obwodnicę, taki wiesz, ciach. Wjazd do miasta, wyjazd na obwodnicę, wjazd do miasta, wiesz, takich jakby była zrobiona z 12 części. No i tak wjechałem, słuchaj, do tego miasta, wjechałem do tego i mówię, ale gdzie tu jest to wyjazd z powrotem na tą wodnicę, żeby wiesz, bo to jeszcze nie mój jakby zjazd. A się okazało, że go gdzieś przegapiłem i mówię, oj, coś wjeżdżam do miasta. Mówię, nie, chwila, to miasto, wiesz, 600 tysięcy, a ono na mojej mapie, no takie, nie? Takie kółeczko, nie? No tak. Główna arteria. Mówię, nie. Na pierwszym placu stanąłem, który był oświetlony. I tak wiesz, rozłożyłem tę mapę i tak patrzę, jak ja tu jechałem od tej strony, jedno, drugie, tak potem wziąłem wszystko, mówię, faktycznie to są takie kawałki, nie? I tak stoję, patrzę, mówię, jak ja mam się teraz tu cofnąć, żeby wyjechać do tego, wiesz, tak jak do tego punktu wyjścia. Słuchaj, i mam w głowie informację, że mam stąd jechać, bo idą do ciebie kobiety leki prowiniencji. Że po prostu zagrożenie, nie? Zagrożenie w sensie duchowym, wiesz, takie, że teraz będziesz narażony. Po drodze miałem mnóstwo takich, naprawdę nie ma czasu o tym opowiadać. To był boski czas z aniołami, wiesz, nie? I słuchaj, więc ja podniosłem głowę, patrzę we wsteczne lusterko. Faktycznie podchodzę już bardzo blisko. Dwie dziewczyny, zobaczyłem takich jakichś, wiesz, lekkich kurteczkach. No to ja, wiesz, nie zastanawiając się, wiesz, o co chodzi. Silniczek, jedynka i w długą, nie? I tylko zobaczyłem takie zdziwione miny, wiesz, co chodzi, w tym wstecznym lusterku. Jak one tak się oddalały, to nagle zobaczyłem, jedna miała amarantową krótką spódniczkę, a druga peledynową krótką spódniczkę. Wiesz, jak to wyglądało? Wjechałem na plac oświetlony, nie wiedziałem, że to jest miejsce, w którym... Myślałem, że klient przyjechał. Słuchaj, ja miałem samochód z wypożyczalni włoskiej, więc przyjechałem na włoskich blachach. Tak. Przyjechał gościu, zaparkował. I czeka. I zaświecił światło, żeby mogły zobaczyć, że w samochodzie nikogo nie ma oprócz mnie, tak one to odebrały, a ja zaświeciłem światło, bo popatrzyłem sobie na tą mapę, rozumiesz? Więc to wyglądało, więc one podeszły z 10-30 metrów, a ja już patrząc na tą mapę nie zauważyłem ich, że one do mnie podchodzą. Więc one były święcie przekonane, że wiesz, przyjechał gościu, pokazał, że wiesz, nie jest tu żadną rodziną ani nic, zgasił silnik, zaświecił światło, no i siedzi, wiesz, z głową skuloną i czeka, aż ktoś podejdzie, wiesz, o co chodzi. No i tak postanowiłem wrócić, żeby wrócić na tą wsteczną drogę. Tak pomyliłem drogę, że okazało się, że dokładnie pojechałem w odwrotną stronę, ale już na Campobasso. I tak wróciłem. Tak najogólniej rzecz biorąc, powiem ci wyjazd, tylko pamiętam, że jak się dostałem SMS-a później, czy wszystko u ciebie w porządku, Andrzejko, powiedziałem tak, jestem pod niebiańską opieką, tak odpisałem. I takich w ten dzień miałem takiego prowadzenia anielskiego, takiej pomocy, no myślę, że do 50 mógłbym, nie podałem wszystkich przykładów jako takich. I nawet jak chciałem zawrócić,
to tak mi wyprowadził, skręć tutaj. Ja mówię, no tutaj? Dobra, no tutaj, no już wiesz, już po całym dniu to już na słuchu jechałem, to tak mnie wyprowadził, że tutaj. Ja myślałem, że ja się cofam, a ja już wyjeżdżałem, dokładnie omijałem to. Wyjeżdżałem, to na którą wtedy byłeś tam, gdzie miałeś wrócić? Koło pierwszej w nocy. I dobę praktycznie zajęłeś. Nie dobę, nie. Znaczy pierwsza wstałeś. A no tak, no tak, praktycznie tak, tak. No ale wiesz, ale po Michale Archaniele jeszcze do wieczora, do 19 byłem w San Giovanni Rotondo. Tak. Później się zgubiłem w tym mieście, także to... Ale mówię, no to co planowałeś tam na 4-5 godzin, że... Nie, ja zakładałem, nie, ja zakładałem, że 2 godziny sobie przejadę, że sobie tam pójdę na wieczorną, wiesz, tutaj na gdzieś do spowiedzi, do Michalitów, nie zakładałem, że tam w ogóle nam przetrafię do groty. No bo nie wiedziałem, że w ogóle, wiesz, będzie jakaś msza i zakładałem, że miałem w planie właśnie San Giovanni Rotondo, bo mówię, tam na pewno w Bazylice będą msze wieczorne, więc zakładałem, że będę tam do wieczornej mszy, no i po tej wieczornej mszy na te 4 godziny, więc 20, wiesz, trzecia. No, ale gdybyś wtedy nie budził w nocy, po prostu o to nie chodziło. W ogóle bym nie zdążył. Nie wyrobiłbyś się. W ogóle nie, ale nie ma takiej opcji, rozumiesz? Czyli to wszystko, wiesz, wszedłem na nią pański, intencje, wszystkie odmówione, spowiedź. No z tymi kobietami, z tym wypadkiem po drodze, wszystko po prostu takie wprowadzenie, nie? Więc naprawdę trzeba, dlaczego o tym mówię, bo to sytuacja zupełnie normalna, chociaż tutaj były dość szczególne sytuacje, ale myślę, że każdy z nas takich sytuacji ma bardzo wiele w swoim życiu, tylko nazywamy to, wiesz, czasami przypadkiem, a to intuicją. Się, wiesz, tak, intuicją, a wiesz, ktoś powie, a coś mnie zatrzymało, i dobrze, bo tak mi samochód przejechał przed maską, albo, rozumiesz, albo jakiś... stanąłem z nogi na nogę, a coś spadło, wiesz, doniczka z okna, czy parę innych rzeczy, a ktoś mnie przestawił, rozumiesz? To są takie natchnienia, których nie powinniśmy... No i ja ci powiem, mam takiego znajomego, co prawda nie widzieliśmy się już wiele lat, ale w Chrystusie dalej jesteśmy znajomymi. To chyba braćmi. To braćmi, no, ale w sensie, że cały czas nie jesteśmy obcy sobie w tym sensie. Co powiedział mi taką sytuację, że ponieważ miał różne złe kontakty kiedyś, pewni ludzie, on się nawrócił, pewni ludzie go ścigali, bandyci po prostu, i pomodlił się właśnie w Warszawie i został natychmiast przeniesiony w inną część Warszawy zupełnie. Dla mnie rzecz w ogóle no niesamowita, nie? Rzeczy, które nam się wydają niemożliwe, dla Boga nie ma nic możliwego, nie? Też miałem, no dobra. Wtedy też miałem takie doświadczenie. Bałem, że jak wrócę, to nagle się okazało, byłem pewny, że mam, ale tego nie jestem pewien, czy czegoś nie pokręciłem, ale miałem taki moment, jakbym, wiesz, takiego, tylko że potem nawet starałem się gdzieś wyszukać, czy były pewne doświadczenia, to wszyscy widzieli, że znajdowali się jakby w jakimś takim, może nie tunelu, w jakiejś takiej przestrzeni świetlistej, jakby wiesz, w punkcie świetlistym i wyskoczyli dalej. Ja tego, czegoś takiego nie miałem. Tylko nagle się okazało, że wydawało mi się, że na pewno z 80 km mam, bo ja, wiesz, patrzę bardzo często, zakładam, jaki mam kilometraż, wiesz, i patrzę na bag, bo, znaczy na ten, na, no, na kilometraż, wiesz, na desce rozdzielczej, dlatego, że bardzo często to sobie później zerknę, aha, ile mam do zakrętu, mniej więcej tam plus minus kilometr, no ale, a tam się mi nie zgodziło, nagle mi się nie zgodziło z 40 km, jak nie więcej. I dokładnie wtedy też przyjechałem w punkt. Wtedy też przyjechałem w punkt, więc była, a o to prosiłem. Zresztą, wiesz, miałem więcej takich sytuacji, ale co jest bardzo ciekawe, później, wiesz, po tym, jak pojechałem, wiesz, odwiedziłem z tym staraniem tego Michała Archanioła. Oczywiście, aha, co się potem okazało, po tej całej mszy, na 15 minut otworzyli sklep. Kupiłem oczywiście te wszystkie kamienie dla tych, co miałem, rozumiesz? Nie, siostrę jakoś poprosiłem, mówię, ale tutaj się, nie, bo to dzisiaj coś, ja mówię, siostrę proszę. 15 minut, wiesz, padłem, ja mówię, ja nie mam dużo pieniędzy, ja tylko chcę, tak mówię, ta chciała kamień z groty, wiesz, bo to już i tak dalej, więc powiem ci, że takich miałem tam, no takich, wiesz, przykładów miałem też innych, jak wiesz, jak tam kiedyś jechałem i zasnąłem, i takie, wiesz, jak to mówimy, interwencje anielskie, że de facto, no wiesz, jak przyjechali na autostradzie do samochodu, notabene to mojego, wiesz, przyjaciela Darka Volvo, wiesz, jeszcze stare Volvo, w sensie naprawdę z oryginalnych wzmocnień stalowych, nie to co teraz robią, wiesz, tą blachę aluminiowe, to wiesz, to jak zobaczyli ten samochód w harmonijkę, to się zapytali mnie, czy już pogotowie było, nie? Ofiary. Ja mówię, że nie. Mówi, ale to kto był?
A więc nikt. Takie pytanie, wiesz, ukryte, czy to już może zabrali, wiesz. A ja mówię, nie, mówię, to ja prowadziłem, mówi. Tak się popatrzył na mnie. Ja mówię, no coś mi do oka wpadło, mówię. A mówi, tak się popatrzył na mnie, na to miejsce po kierowcy. Mówi, aha. Nie, mówi, to winszuję, powiedział do mnie, czy gratuluję, wiesz, tą stronę i tak. Ale był ciężko zszokowany, wiesz, takich parę przykładów to naprawdę miałem. Czyli to pamiętam, ochrona pamiętam, też. Że mówiłem, że wtedy tak trochę w żartach, że mój anioł stróż to chyba jednak daje radę, nie? Ale tak naprawdę, wiesz, jak się kiedyś zastanawiałem właśnie w tych różnych takich sytuacjach, dlaczego mnie, czy nawet ostatnim razem, może kiedyś to powiemy, jak mi pęknęcniak i sobie tam, wiesz, wróciłem. A Pan Bóg to, wiesz, już w piątek organizował, jak się potem okazało. A mi dopiero w niedzielę pęknie, bo to tam było związane z przyjazdem ludzi i tak dalej. Więc to już od piątku było organizowane, jak się w praktyce okazało. W sensie okoliczności już się działy. Żeby było możliwe operacja na wiesz, na, no, no nieważne, to kiedyś to może opowiem. To powiem Ci, że... no... Może to ważne jest, znaczy to na pewno jest ważne, dla mnie najważniejsze, bo jak czasami, wiesz, jak tak patrzę na te wszystkie sytuacje, czy jak trafiłem kiedyś, wiesz, z podejrzeniem sepsy na kor i tak dalej, tam z jakimiś różnymi rzeczami, to później jak tak sobie człowiek po tych wszystkich, wiesz, w cudzysłowie fascynacjach, no bo to nie żadne fascynacje, czasami to, wiesz, miałem zawiedzione nadzieje, że może tego nie będę mówił, a chociaż z tego też mnie Pan Bóg wyleczył właśnie przy jednej sytuacji. Że to jednak się jeszcze wszędzie pożyć, ale potem jak sobie pomyślałem, a czemu tak muszę jeszcze tutaj posiedzieć? I tak sobie oglądam jedną, drugą, trzecią, czwartą okoliczność, wiesz, tu jakieś, wiesz, głupot człowiek narobił, tam jakiś, wiesz, o co chodzi, gdzieś tam się dał podkusić na prawo i na lewo, to dociera to do mnie coraz bardziej, że to jest po prostu objaw Bożej miłości, bo no, prawdziwie Pan Bóg nie chce śmierci grzesznika, tylko jego nawrócenia, naprawdę. I za każdym razem, wiesz, jak dzieją się takie rzeczy w moim życiu, to później ja już teraz to już z automatu mówię, dobra, co ja tu mam poprawić? Nie, bo tu coś jest nie tak, coś jest nie halo, nie? Ja ci powiem, że moje doświadczenie, znaczy nie wiem, czy to anioł, mogę uznać, że to anioł stróż podłożył mi nogę, jak szedłem kiedyś... Podstawił mi nogę. Szedłem i zachwiałem się na normalnym płaskim chodniku, tuż przed ulicą. Miałem przekroczyć taką... mam, wiesz, jak samochody skręcają w prawo, jest wejście na wysepkę. No, wysepkę, no. I on mi podstawił nogę właśnie, ja się niemal przewróciłem, zatrzymałem się i lecąc tak prawie w przód, 60 chyba na godzinę jechał samochód. Jakbym postawił tą nogę dalej, to już był, na pewno byłbym... Już by cię zabrał. Albo by mnie zabrał na amen, albo na pewno był ciężki wypadek. Albo na enter. ale nie, bo to mi tak przypomniała się ta historia, ale bardziej chciałem cię zapytać o anioły. No. To, no. Jak to z nimi jest, powiedz, bo tutaj też jest sporo. No tak, ale to... Mamy dobre anioły, mamy złe anioły. Ja nie mogę tego zrozumieć, jak część aniołów zbuntowała się i w ogóle... Widzisz, bo to... Przecież mieli wszystko, mieli super, mieli... No tak, 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 tylko że widzisz, bo to trzeba byłoby tak chyba, myślę... pamiętasz, co żeśmy powiedzieli dzisiaj przed całym spotkaniem? To, co ty dzisiaj powiedziałeś, że podstawił nogę, to jest jedna rzecz, że aniołowie mają możliwość właśnie wpływania na materię. Bo to jest, co do natury wpływów, Bóg może wpływać na człowieka i na aniołów wewnętrznie. Aniołowie mogą, z Bogiem mają kontakt wewnętrzny, z nami tylko na nas mogą wpływać zewnętrznie. Czyli właśnie poprzez nawet poruszenie, to co jest na przykład pokazane w momencie, w którym jest drugie wspomnienie, tak? Pokazane jest anioł, wiesz, jak uwalnia Piotra, tak? To trzęsienie ziemi, opadają kajdany. Zatrzymuje, jakby zawiesza, że on przechodzi z nim, a nikt tego nie widzi, to jest ten wpływ. Natomiast, więc w stosunku do ludzi mogą oddziaływać tylko zewnętrznie, tak, z Bogiem. Ale wyczekaj, a my jako ludzie
patrzmy przez to stworzenie. Także z Bogiem i także względem ludzi możemy tylko oddziaływać zewnętrznie. To jest ta różnica co do natury, żebyśmy zobaczyli. Z tego jasno wynika, że zobacz, to też jest Księga Rodzaju. To jest, Pan Bóg najpierw zajmuje się, to zresztą jest, to nie ja sobie wymyśliłem akurat, tylko to jest, myślę, że to jest, tak, to jest myślę, że to jest święty Augustyn w całym zrozumieniu, tak sądzę. Znaczy, no tak, to on opisuje właśnie, on opisuje to bardzo konkretnie, że zobacz, Księgę Rodzaju, całe stworzenie świata. Mamy napisane, że Bóg na początku stworzył niebo, tak? A dopiero później opisuje, jak tworzy poszczególne nieboskłon, planety i tak dalej, czyli coś, co my nazywamy niebem. Czyli chodzi tu o wymiar duchowy. Na początku stworzył niebo, czyli mieszkańców nieba. Dobre byty, tak? Później powiedział, niech się stanie światłość. Ale dopiero później oddziela dzień od nocy, więc tu nie chodzi znowu o światłość, tą naszą fizyczną, którą my rozumiemy, tylko tu chodzi, że daje im cząstkę siebie, że one są światłością. Są napełnione jego mocą, tak? Jako taką. Musimy wiedzieć o tym, że wedle, że o aniołach w ogóle, aniołach, czyli o duchach właściwie czystych, o tych stworzonych przez Boga, to co żeśmy rozmawiali przed tym, więcej nie wiemy niż wiemy, żeby to było jasne. Ale parę rzeczy wiemy. To co jest pokazane, więc zobacz, generalnie też jest, obowiązuje tam pewna hierarchia, więc stworzona. Co do poznania Boga, istoty, doskonałości, stworzenia i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy przecież to, co wiemy, tak? Cherubinów, serafinów, tak? Mamy tronę, potem mamy trzy pozostałe, czyli moce, tak? Zwierzchności, potęgi mocy, tak? Władztwa i dopiero mamy na samym końcu, mamy, widzisz, mówimy tutaj o Michale Archaniele, który jest, właściwie zaczynamy mówić, wymieniony, to dopiero mamy właśnie księstwa, chóry archanielskie, tak, i normalne chóry anielskie. Czyli trzeba powiedzieć, że z 9 chórów archaniołowie są 8 w kolejności. Czyli można powiedzieć, stosunkowo blisko ludzi. Tak? No oczywiście pomiędzy nami jest przepaść, bo to jest istota duchowa, która nas przekracza. I teraz zobacz, cała rzecz polega na tym, że kiedy stworzył światło, oddzielił i tak dalej, stworzył ziemię, czyli przestrzeń tą całą materialną i wtedy Bóg stwarza człowieka. I pała do niego niesamowitą miłością. To, co żeśmy rozmawiali. I mówi, że aniołowie mają służyć. Tak? Gdzie można powiedzieć duchowo, my jesteśmy no niewyobrażalnie słabsi. Tak? To jest eufemizm, niewyobrażalnie słabsi. Naprawdę. Oni są, można by powiedzieć, jak dla nas to nie do pojęcia, nieskończenie, bo oczywiście nie są nieskończenie, bo nie są Bogiem. Inteligentniejsi, tak? Duchowo mocniejsi i tak dalej, i tak dalej. I teraz nagle one mają służyć. Bo Pan Bóg poddał te stworzenie próbie. Próbie, to jest złe określenie, próbie. Ale to jest określone, że mieli oddać pokłon Bogu. Oddanie pokłonu to dosłownie... Wolność, po prostu. To jest oczywiście w swojej wolnej woli. Trzeba o tym jasno sobie powiedzieć, że to nie są tylko duchy w znaczeniu jako takim, tylko to są osoby. Ale one nie mają swojego fizis, ponieważ są to istoty duchowe, ale są to istoty. A w związku z tym, że są stworzone, to każdy z nich jest odrębny. My na przykład jesteśmy do siebie bardzo podobni. Z punktu widzenia te różnice są żadne, ponieważ mamy ten sam genetyk, tak? Nie wiem, żona moja tak powiedziała, że między nami są małe różnice. No jednak mamy dwie ręce. Jednak mamy podobny poziom, jeżeli chodzi o inteligencję, budowę mózgu, tak, połączeń i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tak, że chirurg za każdym razem kość otwiera, to się zastanawia, tu jest czy tam idzie to naczynie. Zapewniam cię, że jesteśmy podobni, nie mylimy tu... Nie, ja oczywiście żartowałem. Tak, nie, ale w tym sensie, rozumiesz? A anioł jako stworzenie jest jednokrotne. One są stworzone. Czyli to nie mają ani płciowości, ani nic, czyli każdy z nich jest odrębnym bytem,
ale nie w znaczeniu odrębności, co do wolności, tylko czyli zupełnie... odrębnym rodzajem bytu. Jakby. Tak, 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 z odrębnymi przymiotami. Dlatego są właśnie te... Zobacz, cherubini to są ci, którzy stoją bezpośrednio przed tronem, serafini, tak, i tak dalej, którzy są najbliżej. I teraz, jak mieli oddać pokłon Bogu, to w znaczeniu oddania pokłonu, czyli służyć Bogu, wszyscy się zgodzili. Tutaj, to nie będziemy wchodzić w głębię chrześcijańską i tak dalej, egzegezy, ale w momencie mówi się, że pierwsze takie małe pęknięcie to było w momencie, w którym mieli oddać pokłon odwiecznemu Logos, które poprzez Bogu, Bogu człowiekowi, poprzez wcielenie staje się człowiek, ale jednak Bóg. Ale tutaj podobno już jest to pierwsze pęknięcie u tego, którego imię znaczy niosące światło. Tak, Lucyfer. Mhm. U Lucyfera, tak, ale kiedy właściwie to, co mówią, kiedy miał jeszcze oddać pokłon, czyli zacząć służyć matce tego Boga człowieka, za każdym razem ze względu na przyszłe zasługi, tak, na przyszłe rzeczy, to tutaj mówi, nie, non serviam, nie będę służył, tak, zobacz, ja jestem w najwyższym chórze aniołów, ja niewyobrażalnie dla nich, niedostrzegalnie dla nich, nad nimi góruję, a każdy z tych, nad którymi niewyobrażalnie dla nich góruje nad tymi ludźmi. Ja nie będę im służył. I teraz to jest ta kwestia tego wyboru. To jest to non serviam, tak? Tak. Non serviam, nie będę służył. Czyli trzeba powiedzieć, że... Bo to, wiesz, te wszystkie schizmy manichejskie, później, wiesz, Katar i tak paru innych, zostawmy to, to sobie można w teologii Kościoła przeczytać. Tak. One, wiesz, i te wszystkie twierdzenia, że Pan Bóg stworzył diabła takiego złego i tak dalej, to nieprawda. Ale w związku z tym, że są istotami, mają swój rozum i mają wolną wolę. Tak jak my. Tak? Mają też na przestrzeni duchowej tylko nas przeglądają. I teraz owocem tej wolnej woli było to, że się zbuntował, powiedział, nie będę służył. To, co mówimy, że pycha. Pycha, o jak to pięknie kiedyś powiedział, między innymi to chyba mówił ksiądz Pusakiewicz, pycha z nieba spycha. Tak? Chociaż inni mówili, że wraz z tymi, którzy są w niebie, będą wszystkie popełnione grzechy oprócz pychy. A z tymi, którzy trafią do piekła, będą wszystkie dobre uczynki i dobre, z wyjątkiem pokory, dobre postawy, tak? I teraz zobacz, do czego zmierzamy. On cały, Lucyfer, jest stojący, więc ma w stopniu doskonałym poznanie istoty Boga, on przymiotów Bożych. On góruje nad wszystkimi aniołami, tak? I on w momencie, w którym mówi, że nie będzie służył, mówi do aniołów, jeżeli pójdziecie za mną, ja stanę się waszym Bogiem. On do tego stopnia świeci, jest tak napełniony łaską Bożą, że nawet aniołom z niższych chórów wydaje się, że on świeci. Nie wiedzą tylko, że świeci światłem odbitym. Wiesz, jak księżyc. Ludziom też się wydawało, że księżyc świeci. Tak. Tak? I teraz zobacz, to co też mówił do niektórych egzorcystów, że Michał, który był z chóru archaniołów, czyli z tego ósmego chóru, powiedział, może i górujesz nade mną. Domyśl oczywiście tego, to nie mamy przekazane, ale Quites Deus, Mikael, Mikael Ohim dokładnie, tak? Któż jest jak Bóg? Nigdy nie będziesz moim Bogiem. I powstała ta walka. Walka to nie była jakaś wielka bitwa, w znaczeniu wielka, długotrwała, wiesz, jakaś kampania. Nie. Stanęli do walki, ale nie przemogli. Ponieważ momentalnie zostali wyposażeni, tak, w moc Bożą. Do tego stopnia, że Michał dał ten przykład i wszystkie pozostałe, no mówią, że 2/3 nieba, poszło za nim i powiedział, tak, tu jest jak Bóg. A ci, którzy odłączyli się, którzy się zbuntowali, którzy nie byli w stanie zrozumieć, że tak naprawdę nie służąc ludziom, nie służą tyle ludziom, ile Bogu, bo taka była wola. Bo musimy wiedzieć o jednej rzeczy. Aniołowie służąc nam, pomagając nam, współpracując z nami, nie tyle służą nam, ile służą Bogu, bo taka jest Jego wola. Więc jeżeli chcesz podziękować aniołowi stróżowi, czy innemu za pomoc, to radzę ci, powiedz mu, bądź ulubiony Boże w moim aniele stróży. Mówiąc krótko, wiesz, jakby ktoś przyszedł do ciebie i powiedział do ciebie, Robert,
musicie być dobrą firmą, skoro macie tak fajnych pracowników, jak ten, który, z którym załatwiałem tu kontrakt. Pochwaliłby go? Pochwaliłby go, nie? Ale jednocześnie mówiłby o firmie, tak? Czyli mówił o tym, kto jest na przodzie. I zobacz, ta cała pycha, żeby już tu kończąc, od tego się zaczęło, ale on był stworzeniem, był jednokrotnym. Więc jak spadła 1/3 nieba, zmieciona 1/3 gwiazd, opisane ty, światłości, która runęłaś przepaść, on nie mógł mnożyć swojego królestwa. Bóg był tylko stwórcą. Więc mógł powołać na jego miejsce nowe byty, a on już miał ograniczoną liczbę. Wiesz, co wymyślił, nie? Wiedział, że Bóg nie odbiera nikomu, znał jego sprawiedliwość, że bunt pociąga odłączenie od Boga. Czyli w tą przestrzeń, którą on jest, bo, czyli w piekło. Piekło to jest nic innego jak stan ducha tak naprawdę, no. Niewyobrażane. I powiedział tak, jeżeli złamią zalecenia Boże, namówię ludzi do tego, żeby wyszli z przestrzeni miłości Bożej. A nawet nie ludzi, wystarczy jednego. Mówimy o Adamie i Ewie. Tak, tak, pierwszego. Mówi, jeżeli namówię ich, to znaczy, że oni, tak z tej natury, wedle sprawiedliwości Bożej natychmiast będą w mojej przestrzeni odłączeni od Boga, a że Pan Bóg nikomu nie zabiera, bo jest miłością swoich darów, nawet jemu. Zobacz, nawet teraz to, co mam w Danielu, ma możliwość się sprzeciwiania. Jest, tak? Ma ze swoim przymiotem, tylko staje się coraz bardziej złośliwy, wredny, co zresztą widać w wojnach, w działaniach, do tego, co go do ludzi podkusza. Zobacz, Ostany powiedział tak, dostaną się pod moją władztwo ze swoim darem prokreacji. I ja będę przez ich dar prokreacji, a mieliśmy żyć wiecznie, nieskończenie mnożył swoje królestwo. To był jego plan. I to, że przegrał, że walka już jest wygrana na krzyżu, to nie znaczy, że bitwa o poszczególnego człowieka jest zakończona. Ona będzie trwała aż do końca czasów ostatecznych. No do tego nas oczekamy. I to dlatego mówię, że bardzo warto, namawiam wszystkich gorąco do tego, żeby poprosili, pozdrowili bardzo osobowo anioła, który może się zmaterializować, w sensie, oczywiście zmaterializować w sensie ubioru, bo często jak jest przedstawiany jako młodzieniec, zobacz, to też jest przepiękne, czasami jako dziecko. To znaczy, że jeżeli jest jakimś obrazem Boga, że w niebie nie będziemy jako starcy, jako tacy i tak dalej, tylko jako, tak, żebyśmy poprosili go, bo on czeka, bo on służąc Bogu chce nam pomagać, bo takie ma polecenie od Pana Boga. Mamy całą armię, mamy kogoś, kto jest twoim najwierniejszym druhem, jest pełnym mocy. Już nie mówimy o tym, że Michał, który jest księciem, bo został ze względu na to wyposażony w tak doskonałe dary, że teraz jest księciem wszystkich zastępowanych, tak? Jest pełen Boga. Tu jest jak Bóg, jest pełen, przepełniony, tak jak Maria jest pełna łaski, on jest pełen Boga. On służy tylko dla, tak, Bogu. I on jest tą opiekunem, prowadzącym, obrońcą, nie oskarżycielem. Tak. Oskarżyciel jest sądzony, obrońcą każdego człowieka, ludu, w każdej sytuacji, w każdych czasach. Żebyśmy wzywali ich po prostu na pomoc. Mamy anioła stróża. Ile razy nie chce każdy z nich zada pytanie? Ile razy rozmawia z nim bardzo osobowo, ile razy mu podziękuję za to, za tamto, że mu dał dobre natchnienia, że mu pokazywał na parę innych rzeczy. Mówiąc krótko, fajnie by było, jakbyś tak szedł z kimś, kto jest twoim najwierniejszym przyjacielem i najwierniejszym sługą w znaczeniu tym, że służyć ci, pomaga ci służąc Bogu, tak, bo nie jest twoim sługą. I był z tobą 24 na dobę i nie spał, a ty byś się do niego nie odzywał? Albo dwa razy powiedział, nie, ale Boże, służy mój, to zawsze przy mnie stoi. Nie, to jest bardzo konkretna osoba, z którą można się zaprzyjaźnić. Nie warto się w ogóle pytać tylko o jej imię, bo aniołowie nie podają oprócz tych trzech swoich imion, dlatego że im nie zależy na skupianiu uwagi na sobie, tylko na Panu Bogu. A poza tym nie wiesz, kto ci odpowie. No tak. A poza tym nie są żadnymi pieskami, żeby im nadawać imię. Oni wszyscy mają swoje imię, więc jak ktoś powie, że to są tego typu rzeczy, no to jest takie moje doświadczenie, może jako takie świadectwo, jak zwykle mamy mało czasu, ale może dobrze, bo byśmy za dużo gadali jako ja. Ja tego w tym wypadku doświadczam i myślę, że każdy z widzów, gdyby spojrzał na to optyką właśnie taką, powiedział, no naprawdę mogło się to wszystko skończyć inaczej. A skończyło się jakiś
niewytłumaczalny sposób, tak bardzo dobrze, tak bardzo komfortowo, tak bardzo nawet pozytywnie. A nawet jeżeli złamała się ta noga, gdybyś nawet upadł wtedy na tę wysepce i wyszedł ze złamaną nogą, to w sumie lepiej, nie? Niż tam... Niż pod tym samochodem. Pod tym samochodem. Nie, ja po prostu już leciałem, już się przewracałem, ale nie wpadłem na ulicę. No tak. Zdążył ten samochód przejechać, a ja tego kroku nie dałem. A ty nie dałeś kroku. Bo ja bym ten krok dał i już bym był pod samochodem. Nie, ale mówię, nie? Można powiedzieć, że ktoś powie, ktoś powie, no ubrudziłem, wiesz, sobie... No. Tak, nie, ja wiedziałem, że to jest interwencja jakoś. Nie, no tak, no to, ale każdy ma takich interwencji mnóstwo. I mówię, mamy tych pomocników, oprócz świętych. To jest wola Boża. Jeszcze nie był mój czas. Tak jak ale to jest wiedział, wola, kiedy nie jest to jest czas. Wola Boża, że daje nam do pomocy, tak, daje, żebyśmy współdziałali z Jego łaską. I tą łaską jest to, że mamy każdy z nas ma swojego anioła stróża i innych. Ale o tym to my możemy całą wieczność. A w ogóle to będziemy z nimi później siedzieć, tak. To jeszcze raz zapraszam. Będziemy z nimi siedzieć i to, co mamy na końcu prefacji, wołać razem z nimi. Święty, Pan Bóg zastępów. Pan Bóg zastępów. Pełne są niebiosa, jesteśmy Jego zastępami. I nasz głos się synchronizuje z całym. Tak, z całymi tymi, tylko, że wiesz, my tu będziemy może pojedynczymi głosami, głosikami. A taki archanioł, to wiesz, jak walnie, to ta marakana mała, nie? No mówię. To wiesz, to jest... Takiego mamy obrońcę. Wszystko, co powiedziałeś, najbardziej mnie zachwyciło, wiesz, to jest jakby taki obraz, miałem takie rzesze ludzkości, ciemne takie rzesze ludzkości, jak mówisz, te lochy wtrącone, te orki, jakbyśmy byli w tym tolkienowskim myśleniem, jakby wszyscy byśmy byli tymi orkami i zostali już ten, i jest właśnie ten wybuch światła, jest to, widzicie, z ziemi jest ta bomba atomowa światła, to jest właśnie krzyż Chrystusa. Dokładnie tak. On się wcielił i ta radiacja spada na całą ludzkość. Zobacz, każdy, kto dotknie tego światła, to światło go przenika. To światło go przenika. Aktem woli, tak, dokładnie tak. Zwróć też uwagę. Wołaj do Jezusa. Zwróć uwagę, zobacz, także w wymiarze, to mnie, to jest moja osobista refleksja. Zwróć uwagę, że w Starym Testamencie wszyscy padają, jak spotykają aniołów, ze względu na to, jak oni jaśnieją, jak pełni są Boga i tak dalej, padają na twarz. I ci aniołowie trochę tam muszą ich karcić, tych ludzi o twardym karku. Tak. Trochę jak piastunki takie, wiesz, o co chodzi. Muszą ich tam pieścić. Ale w momencie, w którym, zobacz, Jan ma objawienie anielskie, tak? Archanioła. I tak anioł do niego przychodzi z objawieniem, to on wychowany w tym upada mu na twarz. A już po ofierze Chrystusa, po odkupieniu, kiedy Bóg mówi, idziecie do nieba na miejsce upadłych aniołów, tak? Czyli będziemy razem z nim królować, to jest w ogóle niesamowite, to co już mówi do niego anioł? Bacz, abyś tego nie robił, bowiem jestem twoim współbratem. I współpomocnikiem na twojej drodze do zbawienia. Nie jestem Bogiem, tak? Nie ma już między nami przepaści, nie jesteście wy poniżej, tylko jesteś przeznaczony do tej samej chwały, co ja. Jesteś przeznaczony... Mów to naszym widzom, że są tak, przeznaczeni do tej samej chwały. Dokładnie. Więc to jest to jest, zwróć uwagę, jak to się bardzo zmieniło po centrum historii zbawienia, jaką jest właśnie ofiara, której skutki trwają po wieki dla każdego, kto zawoła. Właśnie, to zawołajmy. Zawołajmy, pomódlmy się na koniec naszego spotkania. To może ty dzisiaj. Dobrze. Słowo Boże mówi, że każdy, kto wezwie imienia Jezus, będzie zbawiony. Dlatego proszę Cię, bracie, siostro, jeżeli byłeś dzisiaj z nami i jeszcze do tej pory nigdy nie zawołałeś imienia Jezus, albo się zastanawiasz, czy Jezus jest faktycznie Bogiem, czy jest Zbawicielem, zawołaj Go do swojego serca. Zaproś Go do swojego serca. Przyzywamy na pomoc Najświętszą Maryję Panu. Powiedz, właśnie. Jezu, przyjdź do mnie, zbaw mnie, przebacz mi moje grzechy. Przebacz mi, Jezu. Chcę Cię zobaczyć, chcę Cię doświadczyć. Wyślij Twoich aniołów. I wierzę, że będziesz zbawiony. Aby wierzę, dawał dobre natchnienie, aby Cię przekonał, aby Cię prowadziły na drodze. Proszę Cię, święty Michał Archanioł, Duch Święty was pomagaj nas przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył.
Pokornie o to prosimy. A Ty, Książę Wojska Niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. 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 I Ciebie, Maryjo, prosimy, módl się za nami. Módl dziękuję, się za nami. Dziękuję, bo byśmy mogli naprawdę jeszcze długo. O! Także do następnego razu, kochani. A ja Wam dziękuję, że byliście, że wytrwaliście te półtorej godziny naszego nagrania. Mam nadzieję, że to półtorej godziny? Już prawie tak. Ojejku. Przepraszam. Także dajcie znać w komentarzach. Przepraszam, może się to uda jakoś pociąć trochę. Ja nie wycinam. Dobrze, ojej, dobra. Słucha. Także dajcie znać w komentarzach, kto dotrwał do końca. Zdajcie proszę te kciuki, lajki, subskrypcje. Ja dziękuję za wszelkie wsparcie modlitewne, wsparcie dobrą myślą, wsparcie finansowe, które dajecie, bo ja też dzięki temu mogę organizować takie spotkania i proszę o więcej, jeżeli możecie i dziękuję za to, Jezusa Chrystusa, wszystkie Amen. Duchy nieczyste, wszystkie duchy upadłe, idźcie precz. Od naszych siostry i braci. Tak, od naszych braci, oddalcie się i nie wracajcie więcej. Oddalcie się, nie robiąc nikomu szkody. Amen. 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 I wyciągnijcie ręce, bracia i siostry, właśnie do tego światła. Ja widziałem taki obraz, to właśnie jak taka plazma, jakby się na tysiące kawałków, miliardy kawałków się rozpadało. Archanioła z tym mieczem. I tam właśnie łapcie tą plazmę. Który nie atakuje, który nie jest agresorem, tylko który broni, jest przygotowany w każdej chwili. I ten miecz, który jest na końcu taki płonący, taki rozwojony, to jest ten miecz Słowa Bożego też. Miecz nie? Słowa Bożego, tak, dokładnie. To jest tego danego Efezjan i staje przecież. I mówi, na jedno twoje zawołanie, ja jestem gotowy, na jeden twój akt woli, bo ja jestem taki sam jak Bóg. Ja nie będę cię niewolił, jak tylko zawołasz, tak ja tym mieczem tego Słowa Bożego, tą mocą jestem pełen Boga, wszystko przetnę, tylko także, zawołaj. Amen. Tylko zawołaj. Także dziękujemy waszym aniołom stróżom. Naszym aniołom stróżom. Bądź uwielbiony Boże w aniołach stróżach wszystkich ludzi świata. Bądź uwielbiony Boże w każdym chórze anielskim, w każdym aniele i we wszystkim, co stworzyłeś. Amen. Amen. Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Amen. Do kolejnego zobaczenia. Dziękuję, pozdrawiam. Zostańcie z Bogiem.